Witam Państwa serdecznie. W powietrzu już czuje się nadchodzącą jesień. Na ogrodzie pojawiają się puste place, które warto by było jeszcze wykorzystać. Sierpień i wrzesień to bardzo dobry termin na wysianie rzodkiewki. Uprawa na zbiór jesienny może się nawet okazać czasami bardziej udana niż wiosną. Dzieje się tak dlatego, że rzodkiewka to warzywo silnie reagujące na długość dnia. Jeśli do tego wiosenne dni okażą się bardzo ciepłe albo upalne, rzodkiewka po prostu wybija kwiatostany i jej korzenie okażą się nie do zjedzenia. Wszystkie siły witalne roślina wykorzysta do wydania nasion, a nie do zgrubiania korzeni. W sierpniu z kolei dni są coraz krótsze, więc powodzenie w uprawie raczej gwarantowane. No chyba, że sierpień jest bardzo upalny, wtedy lepiej poczekać parę dni i wysiać pod koniec sierpnia. Przed wysianiem należy spulchnić glebę. Świetnie by było, gdybyśmy dysponowali dobrze przerobionym kompostem. Wysypanie go na grządkę przyczyni się do lepszych plonów. Nasiona rzodkiewki nie siejemy głęboko, około 1 cm. Zapobiega to deformacjom korzenia. Ważna jest też gęstość siewu. Jeśli posiejemy je zbyt blisko siebie, to korzeń nie będzie miał miejsca na wyrośnięcie. Wysiewajmy tak co 5 cm. Gdy wysiejemy zbyt gęsto, no to później pamiętajmy o tym, by ją przerwać. Do uprawy wybierzmy raczej stanowisko słoneczne. Pamiętajmy przy tym o regularnym podlewaniu, gdyż rzodkiewka lubi wilgotną glebę, chociaż nie możemy z tym przesadzić, żeby korzenie nie stały się szkliste i tym samym mniej smaczne. Uprawa rzodkiewki na zbiór jesienny ma jeszcze jedną zaletę. Otóż jest mniej atakowana przez pchełki ziemne. Na pewno nieraz na liściach rzodkiewki dostrzegliśmy takie powygryzane drobne dziurki. To właśnie sprawka tego szkodnika. Aby jeszcze bardziej zminimalizować straty wywołane pchełkami ziemnymi, możemy zastosować uprawę współrzędną. Szpinak i sałata odstraszają pchełki, dlatego warto te rośliny siać razem. Odmian rzodkiewki jest naprawdę bardzo dużo. Rzodkiewka Fiesta to jedna z odmian o najkrótszym okresie wegetacji. Już po 25 dniach zbierzemy plony. Jej zaletą jest niewielka tendencja do parcenia i pękania. Jest to odmiana dla osób, które wolą delikatniejszy smak rzodkiewki. Będzie z pewnością lepiej smakowała dzieciom. Taką delikatną odmianą rzodkiewki jest rzodkiewka Rowa. Ma delikatny smak, jest soczysta i pozbawiona typowej rzodkiewkowej ostrości. Delikatna w smaku jest też rzodkiewka Lucynka. Ma nieco inny kształt, ale jest równie smaczna. Ciekawą odmianą rzodkiewki jest też rzodkiewka z lata. Potrzebuje około 35 dni na wykształcenie korzeni. Jest to czeska odmiana o żółtych, można by rzec, że takim złotym odcieniu, stąd chyba też ta nazwa. Jest to odmiana o wyjątkowo dużych zgrubieniach, taka wielkość pomiędzy rzodkiewką a rzepą. Też warto ją w tym terminie wysiewać. Taką najbardziej oryginalną odmianą jest chyba rzodkiewka Sopel Lodu. O długim okresie wegetacji. Zwykle rzodkiewka potrzebuje 4 tygodni uprawy, ale rzodkiewka Sopel Lodu potrzebuje około 60 dni na wytworzenie korzeni, które też są całkiem inne niż u popularnej rzodkiewki. Korzeń jest długi, trochę przypominający chyba kształtem marchewkę. Skórka jest biała, a miąższ, taki jak na rzodkiewkę przystało, również biały.
Wydaje mi się, że ta odmiana jest też bardziej ostra w smaku, ale bardzo smaczna. Na opakowaniu zaleca się jej uprawę jedynie w sierpniu, choć wczesną wiosną też może się udać. Musimy pamiętać o naprawdę wczesnym wysiewie, już w marcu. Powodzenie tej uprawy będzie zależało od pogody. Jeśli wiosna nie będzie zbyt gorąca, to będziemy cieszyć się jej smakiem. Powszechnie utarło się, że rzodkiewkę uprawiamy dla korzeni i rzeczywiście ich smak jest wyborny, ma dużo właściwości prozdrowotnych, ale jej liście są równie jadalne i właśnie one są, okazuje się, że najzdrowszą częścią tej rośliny. Możemy znaleźć informację, że liście zawierają więcej witaminy C niż cytryna. Poza tym ma dużo żelaza, fosforu, wapnia, także naprawdę warto zainteresować się prozdrowotnymi właściwościami liści rzodkiewki. Jest wiele przepisów z ich wykorzystaniem. Stanowią wspaniałą bazę do surówek, ale można je wykorzystać też do przygotowania zup, pesto, koktajli. No, możliwości naprawdę już sporo. Warto trochę poszperać, poszukać. Liście, które zazwyczaj były wyrzucane, okazują się bardzo cennym składnikiem odżywczym. Oczywiście mówię o tych uprawianych w ogródkach bez chemii, prawdziwie ekologicznie. No, takie rzodkiewki wyjdą nam na pewno na zdrowie i takich szukajmy albo uprawiajmy osobiście w naszych ogródkach. Wiem, że niektórzy z nas już są zmęczeni tym sezonem. To jest taka ciągła walka ze szkodnikami i nie tylko. Ale myślę, że warto jeszcze zmobilizować siły, wysiać rzodkiewkę, dlatego że ona jest bardzo smaczna, bardzo zdrowa i łatwa w uprawie. A zatem wykorzystajmy ostatnie dni lata. Życzę powodzenia w uprawie. Bye bye. Pozdrawiam.